Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warped. Albo po prostu Crash Bandicoot Warped. Chociaż no jest tutaj trójka widoczna na ekranie, więc to jest w końcu trzecia część, która bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z Crasha Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, który wyszedł w 1997, a ta gra wyszła w 1998 roku. No, mamy sobie teraz czarny ekran, więc musimy poczekać. Zobaczymy, co się teraz stanie. Wy to widzicie? Ej, ludziska, ja mam kontrolę nad demówką. Zobaczcie sobie sami, co tu się dzieje najlepszego. Co ja najlepszego zrobiłem? Czemu ja mogę demo kontrolować? O co tutaj chodzi? Nie no, dobra, świruje pawiana. Otóż jest pewien trik w klasycznym Crashu trójce, co zresztą widzicie, że udało mi się tutaj to wykonać. A mianowicie jest to trik taki, że kiedy przeczekamy przez dwa ekrany demonstracyjne i w oczekiwaniu na ten trzeci ekran demonstracyjny, kiedy będziemy mieli wciśnięty trójkąt, nie, że tam będziemy spamić trójkątem, tylko po prostu przyciśniemy trójkąt i będziemy go cały czas trzymać, to po prostu odblokujemy sobie demko, gdzie będziemy mieli nad nim pełną kontrolę i wychodząc do Warproomu zaczniemy grę już ze wszystkimi mocami. I na tym będzie opierał się właśnie ten ostatni let's play przed Crashem Insane Trilogy. Dlatego Crasha trójkę, tego klasycznego, nie będziemy robić na 105%, tylko na zwykłe 100%, ponieważ 105% z ekstra klejnotem zrobimy sobie w Insane Trilogy. Mini ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale ten samolot, którym porusza się Coco, nazywa się Coco Wing. Tak, bo on ma swoją nazwę i samolot Crasha również ma swoją nazwę oraz motocykl Crasha. No, a teraz wciśniemy sobie Select i zapraszam na cutscenkę. Crash, Coco, you forgot to bring the crystal out of that level. Quickly. Go back in and get it. Cortex's minions are searching for it as we speak. Uka, Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared to fail to break Uka, Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka, Uka, it was that infernal Bandicoot! From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems. You lost the crystals. And I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet. I know. We've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way for us to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin Uka Uka has been freed from his underground prison.
Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do so. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Tja, na początku mieliście cutscenkę z Aku Aku, który troszeczkę się striggerował, bo wiecie, wyszliśmy w końcu z poziomu, a później mieliście tą właściwą cutscenkę, która rozpoczyna fabułę Crasha Trójki, czyli w dużym skrócie. Pamiętacie, kiedy w zakończeniu 100% Crashu Dwójki praktycznie cała ta baza doktora Neo Cortex została zniszczona i teraz pewne odłamki uderzyły o świątynię, dzięki czemu zły, nikczemny brat Aku Aku się uwolnił? Tak, dowiedzieliśmy się, że tym bratem jest niejaki Uka Uka i to on tak naprawdę był odpowiedzialny za te wszystkie plany Cortexa, bo on był, można by powiedzieć, prawą ręką Cortexa. No i miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to jest Time Twister, czyli maszyna czasu, lub jakoś tak możemy w sumie to nazwać, bo w zasadzie to jest trochę taka maszyna czasu, bo podróżujemy tutaj po różnych czasach, bo tak, za dużo słowa czas w jednym zdaniu, ale muszę nadmienić jedną rzecz. Temat Crasha Trójki to jest podróże w czasie. Jak pamiętacie, w Crashu Dwójce Cortex znalazł na wyspie, a raczej tam w jaskini, Master Crystal, który później, jak się dowiedzieliśmy, ma 24 osobne kryształy typu Slave, czyli takie typu mniejsze. I tamte kryształy jakby pomogły nam unicestwić Cortexa i teraz będziemy musieli podróżować w czasie, by znaleźć kryształy w ich oryginalnych lokacjach. Ponieważ no, te 24 kryształy, które Cortex znalazł, tak na dobrą sprawę musiał teleportować się po czasach, żeby właśnie teraz znaleźć te kryształy, które będziemy szukali po poziomach. Więc tak to chciałem w sumie to wytłumaczyć. Więc tak, mamy wszystkie moce Crasha już odblokowane. Oj, przewinąłem. Proszę bardzo. Wszystkie moce, ja będę wam oczywiście mówił, jaka moc należała do jakiego oto, do jakiej oto strefy. A mówiąc o strefach, jesteśmy właśnie teraz w naszym, powiedzmy, pierwszym warp roomie, gdzie temat tego warp roomu to jest średniowiecze. I ciekawostka, tutaj oczywiście pojawi się screen. Pierwotnie w becie tej gry miało być ogólnie 6 przycisków i wyglądały one troszeczkę inaczej niż to, co mamy teraz tutaj zaprezentowane. No i cóż, zaczynamy sobie standardowo od pierwszego poziomiku, czyli od poziomu Toad Village. Lecimy z koksem. Crash, 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 why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. Tja, Cortex w sumie nic szczególnego nie powiedział, jeżeli mam być szczery, bo taka jest prawda. Nie powiedział nic takiego nadzwyczajnego poza tym, że o, Crash, 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 teraz ja mam również maskę tak jak ty, więc nie czuję się osamotniony, czy coś w ten deseń. A ta, pierdolety Cortex, pierdolety. Jak widzicie, mamy już pierwszą zmianę, jeżeli chodzi o pasiaste skrzynki. Podejdźmy sobie do jednej właśnie tutaj pasiastej skrzynki. Jak pamiętacie, w Crashu 1 i 2 mieliśmy tak, że musieliśmy odbić się 10 razy od tych skrzynek. Teraz, jak widzicie, wystarczy tylko 5. Ponieważ dostajemy podwójne owoce Oompa za jeden skok. Ponadto, mając wszystkie moce w grze, mamy teraz Oompazookę, dzięki której właśnie możemy unicestwić tego kurczaczka. Taka wskazówka dla tych, którzy, nie wiem, mają Oompazookę i chcą wrócić do tego poziomu z jakiegoś powodu. Tutaj oczywiście byłyby podpowiedzi lub po prostu wskazówki Aku Aku, ale je oczywiście daję pod sam koniec, dlatego że tak, w tym let's playu również powrócą one, ale to będzie po raz ostatni, kiedy wskazówki Aku Aku powracają. Więc dobra,
czas na ciekawostki na temat poziomu Toad Village, bo myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym. W europejskiej wersji gry nasi Lab Assistant w stroju średniowiecznym szybciej wywijają mieczem niż w wersji NTSC-J, czyli w wersji japońskiej, oraz w wersji zwykłej NTSC, czyli w wersji amerykańskiej. Ponadto można za pomocą Wumpazuki zabić kurę, co już wam zademonstrowałem, więc jako druga ciekawostka już została, że tak powiem, to przedstawione. Pewna postać pojawia się po zdobyciu 105%, ale jako że w klasycznym Crashu to się nie ukaże, to proszę nie spoilerować, kto to będzie, ponieważ inaczej będę zmuszony do skasowania tego komentarza, dlatego że nie każdy może wiedzieć, o kogo chodzi. I swoją drogą dostałem ekstra życie. Ale tak, zapewne jesteście ciekawi, dlaczego nie podałem wam tutaj licznika skrzynek. Bo jak widzicie, Crash 3 wprowadził zarąbistą innowację, czyli po prostu mamy od razu total skrzynek i nie musimy bawić się w żadne zgadywanie, ile poziom ma skrzynek. Dlaczego nie mogli tego wprowadzić od razu od Crasha 1 lub 2? To mnie na przykład zastanawia. No, i w taki oto sposób poziom został zaliczony. Witaj ponownie, Crash. Dawno się nie widzieliśmy. Zaprezentuję ci ciekawostki na temat poziomu Toad Village. A mianowicie, po pierwsze musisz zrobić Power Crystal, żeby zaliczyć poziom. Po drugie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk skoku, podskoczysz nieco wyżej. Oraz wskazówka numer 3, możesz zatrzymać się na platformie, aby wziąć udział w wyzwaniu bonusowym, zdobyć hordy jabłek i baw się dobrze. Ale oczywiście nie do końca został zaliczony, dlatego że będziemy musieli teraz jeszcze zrobić Time Relic, albo po prostu czasówkę, bo chcę wam pokazać, nad czym te czasówki będą polegać. Znaczy, ci co oglądali mój Let's Play kiedyś tam, to pewnie będą wiedzieli, ale natomiast osoby, które pierwszy raz oglądają teraz ten Let's Play i nie wiedzą za bardzo, o co chodzi, to ja wam wszystko na spokojnie wytłumaczę. Crash, Coco, if you have already retrieved a levels crystal, then you will find a floating clock when you enter for the second time. This floating clock activates time trial mode. Grab it and the clock will start ticking. Race for the end to get the best time. But beware, some elements will change. Tutaj Aku nam tłumaczył właśnie, na czym będą polegały Time Relics, czyli w dużym skrócie są to czasówki, co raczej każdy ogarnął. I dlaczego rekomendowane jest robienie czasówek z biegiem, tym co widzicie teraz, że Crash ma moc biegania? Otóż uważam, że jest to rekomendowane z tego względu, że czasówki dzięki temu są łatwiejsze i dzięki temu łatwiej ogarniesz platynowe relikty niż złote, bo bądźmy sobie szczerzy, bez tej mocy to Crash jest co jedynie w stanie złotym relikt zdobyć, nic więcej. O, i tutaj mamy maskę Aku Aku, co w normalnym poziomie się nie wydarzyło, ponieważ tylko w wersji amerykańskiej i japońskiej, tam przed jakby platformą z bonusem będzie maska Aku Aku, bo w wersji europejskiej z jakiegoś powodu pozbyli się tej skrzynki, nie wiem czemu. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Toad Village, to był to mój ulubiony poziom i w zasadzie dalej jest to mój ulubiony poziom, bo nie mam do tego poziomu żadnych zastrzeżeń. Nigdy nawet mi nie sprawiał on problemu, jedyne co mi sprawiało problem to te kozły, bo ja nie potrafiłem nigdy przed nimi się, że tak powiem, obronić. No. I udało nam się przed chwilą, jak widzieliście, zdobyć relikt platynowy, nazwiemy się oczywiście POM, bo czemu by nie. I teraz wracamy z powrotem. Oczywiście z tą informacją, że już mamy wszystko zrobione na 100%, no bo hej, mamy teraz cały poziom wyczyszczony, już nic tutaj nie będziemy musieli robić. Taniec Crasha już mieliście tam zaprezentowany, bo myślę, że już każdy go zna na pamięć. No i tak, tam mogliście pewnie dostrzec jeszcze japońską nazwę poziomu Toad Village, ponieważ tak, japońskie nazwy również powracają w tym Let's Playu. I to będzie po raz ostatni, kiedy to się ukazuje. No chyba, że jakaś jeszcze inna gra Crasha zmusi mnie do tego. No ale cóż, to był poziom Toad Village, więc nadszedł czas na Under Pressure. Tutaj będzie japońska nazwa tego poziomu oczywiście.
I co ja mogę powiedzieć na temat tego poziomiku? Jest to bardzo fajny poziom ze względu na soundtrack i ze względu na to, że to jest pierwszy poziom w historii Crasha, gdzie sceneria dzieje się jakby i akcja poziomu pod wodą. No bo technicznie, no co, Crash 1 nie miał poziomu podwodnego, Crash 2 miał poziom na wodzie, nie na lodzie, tylko na wodzie. Więc to jest po raz pierwszy, kiedy coś takiego debiutuje w serii. Bo Crash 3 zapoczątkował te wszystkie podwodne poziomy w serii. Przez co dostaliśmy takie mega gówniane poziomy w takim The Wrath of Cortex. I w zasadzie ulepszone poziomy w The Huge Adventure. Bo nie mogę powiedzieć, że nie, ale The Huge Adventure właśnie zrobił takie poziomy mocno podobne do Crasha 3. I to mi się bardzo podoba, bo ja bardzo lubię poziomy z Crasha 3, a nie lubię bardzo z The Wrath of Cortex. Z The Wrath of Cortex to są poziomy, które są, że tak powiem, moim zdaniem warte do krytykowania, hejtowania i czegokolwiek, bo naprawdę nie cierpię tych poziomów i uważam, że te poziomy po prostu, za przeproszeniem, są mocno pałe. No niestety musiałem się w jakiś sposób troszeczkę określić, no. Trochę wulgarny, ale w jakikolwiek sposób przynajmniej. Ten poziom jakby bardzo, ale to bardzo bałem się robić za dzieciaka, bo zawsze miałem taki jakiś dziwny uraz i nie mogę by powiedzieć fobię do tych węgorzy i tak dalej. Jakoś tak zawsze się ich bałem. Nawet musiałem czasami prosić rodziców o pomoc, bo serio, to mnie aż przerastało, mimo że ja się nie boję wody, to jednak, kurde, nie wiem, dla takiego 5-latka czy 6-latka trochę było to przerażające, nie powiem, że nie. I zawsze miałem problem z tą skrzynką tutaj, bo tak, ta gra również wprowadziła nowy typ skrzynki, a mianowicie taka skrzynka losująca. I w momencie, kiedy czas minie wam, ponieważ ona jest taką skrzynką czasową, to później ona się zmieni w żelazną skrzynkę i będziemy mieli malutki problem. Ale muzyka w tym poziomie jest mega epicka, bardzo ją lubię. Ale oczywiście nie obyłoby się bez ciekawostek w tym poziomie. Pierwotnie w tym poziomie miały być zielone mechaniczne cosie. W zasadzie ciężko mi jest to nazwać, więc załączam tutaj screen, żebyście mogli sami zainterpretować, co to dokładnie jest. Mamy klejnot, którego Crash nie wiedzieć czemu nie zdobył, bo pod nim jakoś przepłynął coś w ten deseń. No i co, wychodzimy stąd. Nic tu po nas. Witaj Crash, tutaj ponownie ja, Aku Aku. Mam nadzieję, że umiesz już pływać, ponieważ czeka na ciebie teraz bardzo, ale to bardzo mokra robota. Więc przechodźmy teraz do ciekawostek na temat poziomu Under Pressure, które na pewno pomogą ci przejść ten etap. A mianowicie, kiedy jeżdżą z jeżdżem, wystawiają kolce, nie zbliżaj się do nich. Jeśli ich dotkniesz, zostaniesz nadmuchany na śmierć. Pamiętaj, bo nie zawsze będę mógł ciebie ratować. Pamiętaj o tym. Powodzenia ci życzę. Hej. Korci mnie, żeby zrobić od razu tutaj relikt, ale chyba tego nie zrobię, bo szkoda mojego cennego czasu, jeżeli mam być szczery. Taniec widzieliśmy, więc teraz przyszedł czas na poziom Coco. Orient Express. Orient Express. Ta, tutaj będzie japońska nazwa. No i co, lecimy sobie z koksem. Jest to poziom o tematyce chińskiej. I tak, to jest jedyny poziom chodzący Coco. Ta raczej ta sekcja w sumie, bo serio, ja nie powiedziałbym, że to jest poziom chodzący, no bo co to jest za sekcja? Przedostań się... What? Co się stało ze skrzynką? Wy też to widzieliście, że skrzynki tutaj nie było? Czy mi się tylko tak wydaje? Może ja się przewidziałem, ale tam powinna być skrzynka z życiem. O co tu chodzi? O, teraz nagle się pojawiła, ale wtedy jej nie było. What? Dobra, nieważne. Dziwne to było, mega. Bardzo nostalgiczny dla mnie poziom, mogę powiedzieć. A dlaczego uważam, że to jest bardzo nostalgiczny poziom? Moje dzieciństwo na tym poziomie spędziłem. Serio, gdybyście mieli się spytać moich rodziców, to by wam to potwierdzili, bo nawet... nawet jest z tego pamiątka, że tak powiem, że ja, kurde, będąc małym szkrabem, napierdzielałem w ten poziom, bo to był mój ulubiony poziom, kurde, za dzieciaka i w sumie do teraz go lubię w oryginalnym Crashu Trójce.
Ale jednak jestem mimo co zwolennikiem ostatnio Crasha 2. Jakby bardziej zakochałem się w Crashu 2. Mimo że Crash 3 jest najlepszą grą, moim zdaniem, jeżeli chodzi o trylogię, to jednak ostatnio mam podejście takie, że to Crash 2 zdobywa bardziej moje serce. No ale tak, ciekawostki jakie są w tym poziomie. Początkowy plan był taki, że miały tutaj zadebiutować 3 skrzynki Aku Aku, ale jako że Aku Aku w tym poziomie jest zbanowany, co jest troszeczkę takie w pół na pół, bo technicznie możesz mieć Aku Aku w tym poziomie, ale on w żadnej skrzynce nie zadebiutuje, więc tja. Pierwotnie Coco miała mieć dłuższą sekcję chodzenia, co sprawiłoby, że poziom byłby w połowie chodzącym poziomem, a w połowie jeżdżącym, czyli byłaby to taka troszkę mieszanka. Oryginalnie miały pojawić się 3 dodatkowe beczki spowalniające cię. Jedna z lewej, druga z prawej, trzecia z lewej. Tylko że wyżej ta trzecia byłaby. Ale niestety zostało to przeniesione do poziomu Midnight Run, czyli do drugiej wersji tego oto poziomu. I Coco miała pierwotnie atakować z Wumpa Zuki, jednakże z niewyjaśnionych przyczyn tego się pozbyli. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki dotyczące Orient Express. Tutaj nawet nie mam co wklejać żadnych podpowiedzi Aku Aku ani nic, ponieważ nic takiego nie będzie miało nigdy miejsca, bo Aku Aku w tym poziomie, jak już wspominałem, został zbanowany. No dobra, 3 poziomy mamy zaliczone, całkiem sprawnie nam to idzie, więc teraz czas na Boneyard. Uga Uga and Cortex want Tiny get crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash, leave them for Tiny or Crash get crushed. Co jest ciekawe, w tym poziomie pierwotnie miało być 67 skrzynek, taka mini ciekawostka. Dobra, tutaj będzie japońska nazwa poziomu. Lecimy sobie z koksem. I kurde, goni nas ogromny Triceratops. Oh yeah! Z kolejnych ciekawostek. Nie wiem czy wiecie, ale ten Triceratops w oryginale był ujeżdżany przez właśnie asystenta doktora Neocortex, czyli przez tego, wiecie, robota. Jeżeli znajdę, to gdzieś tutaj screen będzie. Oraz w tym poziomie miał być debiut niejakiej postaci zwanej jako Baby T, czyli po prostu nasz dinozaurek Baby, albo Baby Dinozaur, kurde. Po prostu nasz ulubieniec, innymi słowy, bo ja mega lubię bardzo Baby T i jest to jedna z moich ulubionych postaci, jeżeli mam być szczery. I pierwotnie też w tej sekcji miał gdzieś pojawić się stalowy checkpoint, ale został on przeniesiony na sekcję z czerwonego klejnotu, co mogliście przed chwilą zobaczyć, że był czerwony klejnot, który był obramowany, ponieważ aby dostać się do tej sekcji, to oczywiście, jak każdy wie, trzeba zdobyć czerwony klejnot, którego obecnie nie posiadamy. Jeżeli chodzi natomiast o moje wspomnienia z dzieciństwa, to w tym poziomie powiem, że za dzieciaka, mając 5-6 lat, zgame-overowałem tutaj, ponieważ raz, nie ogarniałem ucieczki przed Triceratopsem, dwa, ci lab assistants, którzy sobie tam pływają, doprowadzali mnie do szewskiej pasji. Możliwe, że kiedyś zrobię filmik poświęcający wszystkim śmierciom Crasha, bo sporo jest animacji, które naprawdę jest mega śmiesznych i mega bekowych, ale to wszystko w swoim czasie. Dalej mnie zastanawia, jak oni chcieli zrobić tutaj 67 skrzynek, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakby to miało wyglądać. A odnośnie naszego Baby T, to tutaj miała być malutka ścieżka, gdzie byłaby jajko z Baby T. Jeżeli mi się uda znaleźć, to tutaj będzie gdzieś screen. Zresztą na pewno będę dawał wam screeny o tych niedodanych rzeczach, tym usuniętym contentem, bo wiecie, Crash 3 w sumie jest znany z tego, że miał dosyć sporo skasowanego contentu, jeżeli chodzi o klasyczne gry z Crashem. Zresztą Crash 1 miał to samo, Crash 2 miał to samo. Cała trylogia niestety troszeczkę ucierpiała na tym skasowanym kontencie. Szkoda, że nikt nie starał się tego, nie wiem, zrobić jakiegoś moda do Crasha 3, który by odwzorował te wszystkie skasowane rzeczy. To byłoby całkiem spoko. Nie powiem, że nie. I w taki oto sposób skończyliśmy poziom. Witaj ponownie, pokażę ci ciekawostki na temat poziomu Boneyard. Jeśli naciśniesz skrzynkę z bombą, czyli TNT, musisz
W przeciągu 3 sekund oczywiście ogień tak jakby uciekł, żeby po prostu nie umrzeć. Nie dotykaj zielony skrzynek nitro, ponieważ kabum i tracisz wtedy życie. Nie możesz się już wtedy odratować. Pamiętaj, aby zasejwować grę w warp roomie, gdzie znajduje się duży komputer do sejwowania. Przeskakać po skrzynkach? Żaden problem. Możesz się od nich odbijać jeszcze wyżej. W sumie nie wspomniałem wam o jednej rzeczy, mianowicie o Tajnym Tigerze, bo tak, tamta postać, która się do nas zwracała w tym takim dymku, to był nie kto inny jak Tiny Tiger. I w sumie zaraz o nim opowiem. W zasadzie to mogę już opowiedzieć, bo nic szczególnego się tutaj nie będzie działo, poza tym, że poziom się nam wczytał, więc dobra. Making Waves, tutaj oczywiście będzie japońska nazwa. I z ciekawostek to oryginalnie ten poziom nazywa się Aimatei, co możecie sobie zobaczyć w moim let's playu z Crasha Trójki Bety. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Cholera jasna, wyłączyłbym wibracje, bo serio mnie one triggerują. Dobra, to może szybka synchronizacja, żeby nie było. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, X. Dobra, jest wszystko w porządku. Wracając do ciekawostek. Raczej może do Tajnego Tigera, bo w sumie warto byłoby o nim wspomnieć. Więc pamiętacie Crasha 2 i pamiętacie, co ja wam wspominałem w Crashu 2, tym, którego nagrywałem niedawno? Tiny Tiger był posłuszny nikomu innemu jak doktorowi Embryo. I swoją drogą zginąłem przez bombę w bardzo żałosny sposób, ale przynajmniej sobie życie nadrobiłem. Więc tak, Tiny Tiger był posłuszny doktorowi Nitrusowi Brio. Co się stało, że Tiny Tiger teraz wspominał o Uka Uka i Cortexie? Otóż, co zrobił Cortex, co było mega chamskim zagraniem i uważam, że Nitrus Brio powinien za to, nie wiem, mieć focha co najmniej na całe życie na Cortexa, ponieważ to jest mega nie fair. To jest granie nie fair w tym wypadku. To po konfrontacji, kiedy Tiny spadł w Crashu 2, Dr. Neo Cortex i Engine znaleźli Tiny'ego Tigera na samym dole i zauważyli, że Tiny Tiger został skrzywdzony w rękę, no bo sobie ją skręcił, bo upadł w końcu, co nie? I co oni zrobili, to to, że w tej części przeprogramowali mózg Tiny'ego Tigera, tak, nie Tigena, tylko Tigera, co zmieniło jakby nastawienie Tiny'ego Tigera i teraz Tiny Tiger jest posłuszny doktorowi Neo Cortex oraz Uka Uka i Engine'owi, a nie jest już posłuszny Embryo. Naprawdę, ja na miejscu Embryo byłbym mega zdenerwowany i szczerze powiedziawszy nawet bym próbował Cortexa udupić w taki oto sposób, ale tak to jest, kiedy ma się kompletnie w dupie swojego teraz Nemesis. No bo nie ukrywajmy, ale Embryo ma trochę już w dupie Cortexa, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, to wszystko się zmieni w późniejszej grze, to wszystko zmieni się Mind Over Mutant, ale spokojnie, do Mind Over Mutant jeszcze daleka droga. No w sumie zacząłem let's play, ale wiecie, jakbym miał tutaj patrzeć na, powiedzmy, takie trochę początki, jakby to miał być mój pierwszy let's play czy coś, to bym powiedział, że to daleka droga jeszcze do Mind Over Mutant. O, i przy okazji dostałem życie, bo zarżnąłem tamtego typa w łodzi. Takie coś jest możliwe, ale radzę na to uważać. No i dobra. Kończymy w tej ogromnej grocie ten oto poziom X. Jest wszystko pod kontrolą. Wszystkie 5 kryształów mamy zebrane, więc standardowo po zdobyciu 5 kryształów co się dzieje? A mamy guziczek, który zastępuje pozostałe guziczki. I teraz będziemy mogli stoczyć walkę z naszym pierwszym bossem, czyli nikim innym jak Tiny Tigerem. Let's go! Crash! Coco! Store the pretty crystals! Tiny take them back! In Gladiator Arena! No, tutaj się oczywiście standardowo wygrażał, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem tego naprawdę mega ciekaw. Trochę dziwny model Cortexa, nie powiem, że nie. Hm,
No dobra, zaczynamy konfrontację z niejakim Tiny Tigerem i konfrontacja jest bardzo łatwa. Tiny sobie skacze, będzie chciał nas tutaj wbić na pal i potem musimy go zaatakować spin atakiem. Później oczywiście pojawią się lwy nie wiadomo skąd. No i całość wygląda jak wygląda. I tak oto prezentuje się cała konfrontacja z Tiny'm. Muzyka, która nam towarzyszy w tle, to jest remix tematu muzycznego Tiny'ego Tigera z Crash'a 2. Tylko po prostu zrobiony bardziej na taki Atenowy styl, no bo jednak to wszystko, co tutaj ma miejsce, to są, wiecie, Ateny, bo w końcu jesteśmy na takim pobojowisku, gdzie tutaj wszyscy, jak widzicie, ręczą za to, żebyśmy zginęli. I proszę bardzo, Tiny, że tak powiem, odleciał poza ekran. I teraz tutaj dostalibyśmy moc Body Slamu. Tyle, co mogę od siebie powiedzieć. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak widzieć się w drugim Warp Roomie. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open.